Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania z tej strony. Dzisiaj kochani horoskop tygodniowy od 11 do 17 stycznia dla znaków powietrza, bliźnięta, wagi, wodnika, rozkład z kart Tarota oraz karty Lenormand. Zaczynamy kochani. Tarot, proszę daj rady, wskazówki dla bliźniąt od 11 do 17 stycznia. Kochani, tak, poniedziałek przeczekanie, może niektórzy będą mieli urlop, niektórzy zwolnienie wezmą. Tutaj mogą Was plecy boleć, możecie sobie odpoczywać. We wtorek, moi drodzy, będzie się bliźniak buntował. Coś nie będzie Wam pasowało, będziecie czuć troszeczkę takie zniecierpliwienie, ale też, moi drodzy, ktoś może Was tutaj prowokować. Nie dajcie się we wtorek. W środę może być taka jakaś sytuacja wtorkowa, że będziecie się czuli w środę zranieni, może będziecie zniecierpliwieni, może też czekacie na kogoś, chcielibyście tutaj właśnie już tą sytuację rozwiązać i takie zniecierpliwienie też może mieć miejsce. W czwartek już bezpiecznie, dobra, szczęśliwa rodzina. Też rozmowy z rodziną na temat przyszłości, planowanie remontu i tak dalej, kochani. Czy też zakupu, czy sprzedaży mieszkania, czy domu. Także takie rozmowy bezpiecznie i już przyjemnie. W piątek poczujecie się bardzo dobrze, spełnieni, w harmonii, w miłości. Osoby samotne nawet mogą znaleźć kogoś do miłości na stałe. Piątek bardzo harmonijnie. W sobotę znów jest energia diabła. Ktoś będzie toksyczny koło Was, może prowokować awanturę, może też być nastawiony niekorzystnie. No tutaj sobota taka trochę nieciekawa, może ktoś Was do czegoś namawiać, może będzie chciał pożyczyć pieniędzy, także tu są różne zagrożenia. Alkohol i tak dalej w tą sobotę. Proszę zwrócić uwagę, ale w niedzielę, kochani, podróż, gdzieś się będziecie wybierać. Niedziela ciekawa. Moi drodzy, zmiany. Lenormand mówią o wiadomościach, które przyjdą do Was. Zmienią dużo, ale też korzystne jakieś sprawy do Was idą. Możecie się dowiedzieć, że ktoś się zaręczył, że ktoś wychodzi za mąż. Także tutaj dobra nowina, ale zmiany z tym związane. Także tak, w zdrowiu, na plecy uważajcie, na korzonki, różne bóle głowy. No i stany zapalne. Uważajcie na siebie, drogie bliźnięta, a będzie wszystko dobrze. Także pozdrawiam serdecznie bliźnięta, życzę dużo zdrowia, kochani, w nowym roku. No i do usłyszenia. I przechodzimy teraz do naszej wagi. Od 11 do 17 stycznia. Co, kochani, uwagi? Waga. Poniedziałek, ryzyko kłótni, jest może ktoś toksyczny u Was w domu, czy też w pracy. Ktoś będzie chciał tutaj konkurować z Wami, rywalizować i tak dalej. Nie dajcie się w poniedziałek. We wtorek
duża szansa na coś nowego, dobre finanse, nowe projekty, nawet możecie się dowiedzieć, że ktoś się zaręczył we wtorek, tak? Tutaj jest wiele możliwości na nowy początek, na nowe finanse. Także wtorek fantastyczny. W środę rozmowa z urzędnikiem, mężczyzną, może w domu też z kimś, kto jest po przejściach, kto chciałby porozmawiać, ale też, moi drodzy, musicie być wyrozumiali i też jak będziecie załatwiać w środę jakąś sprawę, to spokojnie, łagodnie, a na pewno powiedzie się bez większych stresów. W czwartek optymistycznie i tak duchowo będziecie działać, macie ochronę boską, czy ktoś będzie podpisywał umowę z WAG, czy tutaj nawet będziecie rozmawiać, czy z lekarzem, czy też z jakimś człowiekiem, który jest wysoko w hierarchii, to będziecie właśnie spełnieni, zadowoleni. Wszystko się powiedzie w czwartek. W piątek jest dobrze. Waga czuje się spełniona emocjonalnie, finansowo. Może sobie coś kupić w ten piątek, nawet do domu, czy coś dla siebie. Jest radość, bogactwo wokół wagi i duże zadowolenie. W sobotę wiadomość, która będzie raczej dobra, tak, że nie będziecie mieli jakiegoś większego problemu z tą wiadomością. Może to być od kogoś z przyjaciół, może być jakieś zaproszenie. Także tutaj sobota również ciekawa. W niedzielę harmonijnie. Może być spotkanie właśnie z przyjaciółką, z przyjacielem. Ale też niektórzy mogą znaleźć czas na swoje zainteresowania, na swoje hobby. Czyli oczyścicie się w równowadze, w balansie w niedzielę. Tydzień ogólnie dobry, ale Lenormand mówi o zmianach i o drobnych stratach, które mogą być koło waszego domu. No może być tak, że za dużo wydacie, albo też będziecie musieli coś opłacić w urzędzie w tym tygodniu. Także też może być taka możliwość. W zdrowiu, no raczej dobrze, drobne jakieś dolegliwości, ale uważajcie na plecy, narząd ruchu, kolana, tu mogą takie sprawy dokuczać. Może być też u niektórych skok temperatury bądź skok ciśnienia. Także tutaj proszę się nie stresować w tym tygodniu, bo to może być na tle nerwowym. Także pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi i życzę bardzo dużo zdrowia. No i przechodzimy do wodnika. Przypomnę, tylko od 11 do 17 stycznia. Wodnik. Już się nam świeczka dopala, teraz zobaczyłam. Kochani, poniedziałek szykuje się podróż albo przygotowania do podróży. Gdzieś będziecie wyruszać. Także poniedziałek ruchliwy dosyć. We wtorek, kochani, zniecierpliwienie. Jakieś problemy może. Może coś dokuczać albo po prostu jakiś nerwoból. Ale też, moi drodzy, możecie być zniecierpliwieni jakąś sytuacją życiową, która się przedłuża. Myślę, że też dla niektórych może być taka sytuacja, że mogą poczuć się trochę zranieni. W środę już oczyszczenie, wróci wszystko do normy, środa dosyć dobra, ciekawa. Będziecie mieli czasu trochę może nawet dla siebie, na swoje zainteresowania czy hobby. Także środa w równowadze. W czwartek może ktoś was odwiedzi albo wy wybierzecie się do urzędu na przykład, czeka was rozmowa. Może to być rozmowa z notariuszem, z urzędnikiem, z policjantem nawet. Także taki czwartek, w piątek
Wodnik może się wybrać, pani wodniczka może się wybrać do fryzjera, do kosmetyczki. Można się spotkać z przyjaciółką i rozmawiać. Także tutaj piątek bardzo, bardzo ciekawy. Spełnieni jesteście i szczęśliwi. W sobotę trochę ktoś może chcieć was zdenerwować, jakieś plotki, jakieś niepotrzebne takie zgrzyty drobne, ale to wszystko wyjaśni się, trzeba porozmawiać tylko i to są drobne sprawy, drobne problemy. W niedzielę odrodzenie, poczujecie nagły przypływ sił, możecie wyjść do ludzi, pogodzić się z kimś, iść sobie gdzieś na miasto, jeśli będzie taka możliwość w większej liczbie osób, ale poczujecie odrodzenie albo też w telewizji sobie obejrzeć jakiś koncert czy też coś online. Także moi drodzy, tutaj jest tydzień zmienny trochę, ale raczej dobry. Koło domu ktoś może kręcić się fałszywy, karty Lenormand o tym mówią. Ktoś, kto jest nieprzychylny, kto jest fałszywy, złośliwy, może się kręcić i może być w to zaangażowany jeszcze jakiś mężczyzna. I to będzie dotyczyło czysto waszego domu. W zdrowiu zaś uważajcie na bóle, które powracają. Może to być ból zęba, nerwobór jakiś może, który był kiedyś i może się powtórzyć, ale myślę, że też na plecy i stawy tutaj to trzeba uważać, kochani. No u niektórych ból ucha na przykład może, no nie musi, powtórzyć się, przyjść z powrotem. Także życzę dużo zdrowia, kochani. Wiadomo, nie dla wszystkich wodników, nie ze wszystkimi rezonuje ten horoskop, ale czasem warto posłuchać i same pozytywne energie wyciągnąć z tego horoskopu i schować w swojej pamięci, w swoim sercu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, kochani. Do następnych filmików zaglądajcie na playlisty, filmy z cyklu Wybierz kartę, ale także horoskopy na ten rok. Zapraszam bardzo serdecznie. Pozdrawiam.